Nie no, to jest jeden z lepszych skinów. Spójrzcie na to, jak on przekozacko wygląda. Woo! O, tak jest! Mamy to Orbit, moi kochani. Hello, 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 moi kochani. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi drodzy państwo, jesteśmy na moim koncie w wersji beta 0.46. I dzisiaj, tak jak wam obiecałem, będziemy losowali kołem fortuny tak długo, aż odblokujemy wszystkie nowe legendarne skiny. I oczywiście nowy skin, co specjalnego. Jak widzicie na środku ekranu, na dole, wyświetla nam się wydarzenie, które jest trybem okresowym. Nazywa się Poszukiwanie Skarbów. I zagramy dzisiaj sobie ten tryb. Ten tryb polega na tym, że gramy 3 razy naszą nową mapę, która nazywa się Poszukiwacze Skarbów. Z życiem szukamy skarbów. Zagraj na nowej mapie dostępnej przez ograniczony czas w ramach wydarzenia. Skacz między wyspami i zbierz najwięcej monet, aby pokonać, kto jest najlepszym poszukiwaczem skarbów. No to moi drodzy, za chwileczkę sobie to zagramy, ale zanim to zrobimy, no to musimy oczywiście wejść w nasze koło fortuny. I dzisiaj zapolujemy sobie na nowego skina, który nazywa się Orbit. Jest na niego szansa 3,13. Mamy do odblokowania jeszcze DJ Jet, Havu Bonfield i Banana Surfer. Za darmo pierwsze 10 kręceń, a wy moi kochani zostawcie łapeczkę w górę. Wczoraj zostawiliście naprawdę sporo łapek w górę. A mam nadzieję, że dzisiaj zostawicie jeszcze więcej. Dobra. I będzie... No niestety nie. Na chwilę obecną mamy duplikacik. Dawaj, 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 dawaj. I mamy to, moi drodzy, nowa legenda. DJ Jet. Zobaczymy, czy ta postać, jako legendarna, też potrafi fruwać. Mamy też oczywiście nowe kroki. I uwaga, jakaś emotka nowa, dobra. Lecimy dalej. Kolejna nowa emotka. No, no, no. Banana Surfer? Nie. Duplikacik, duplikacik. No dawaj, dawaj. Emotkę Suni też może być. Szkoda, że na tym kole są też emotki. Mogło być tak, że same skiny tylko, nie? I legendarny duplikacik. I uwaga, moi drodzy państwo, jest nowy... Wow! Czy wy to widzicie? Latający skeleton na hugokopterze. Co jest? Moi drodzy państwo, sprawdźmy to. Ten sezon będzie przekozacki. Są same latające skiny. Spójrzcie na to. Niesamowity skin. Nie mam pojęcia, co oznacza skrót WH Bonfield. Pewnie chodzi o jakiegoś pilota samolotu albo helikoptera. Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli wiecie, o co chodzi. Czy możemy zmienić skina? Wybierzmy go sobie. I czy możemy zmienić kolor na przykład naszego skeletonka? No niestety nie, a szkoda. Fajnie by było, jakby można było zmienić kolor mu kości. No to moi drodzy, na samym począteczku wybierzmy sobie tego skinka. Sprawdźmy jeszcze tutaj animację. Jak on by wyglądał w różnych animacjach? Mega śmieszne. Czy są jakieś nowe animacje, o których nie wiemy? Okej, okay, o co tu chodzi? A, to jest króliczek, zajączek, breakdance. Zobaczmy, jak się kręci na śmigle. Dobra, śmieszne to było nawet. Okej, okay, wow. Going super, to jest jak w Dragon Ballu, co jest? Disco, disco dance, moi drodzy. Mamy tutaj jeszcze jakieś takie stepowanko. Bicki, poka bica. Jak ty, chłopie, masz bica jak komara pięta. Wybieramy oczywiście nowy tryb, zagraj solo. O, będzie teraz możliwość zagrania ze znajomymi. Coś pięknego. Już nie mogę się doczekać nowego update'u. Jedziemy, moi drodzy, z tematem Treasure Island. Tak jest. I zobaczmy, jak nasza postać lata. Nie no, to jest jeden z lepszych skinów. Spójrzcie na to, jak on przekozacko wygląda. Woo! Jak robimy szczupaka, to mu się śmigło do przodu kręci. Nie. No kurczę, jeden z moich ulubionych skinów. Mega się jaram, że Stumble Guys wprowadza takie fajne skinki. Okej, okay, i lecimy, i szczupak, tak jest. Coś pięknego, dobra, ja tu muszę monety zbierać, bo zaraz przegram. Okej, okay, jestem jak coś. Bardzo daleko jestem. Dobra, dobra, tędy się nie da doskoczyć w taki sposób, XD. Lecimy od razu na tą piramidę. Zdobyć troszeczkę monetek. Okej, okay, mamy to. Cyk, cyk, cyk. No dawaj, dawaj, no co jest? Patrzcie, wpadłem pod mapę prawie. XD, no co jest? A, bo oni mnie zrzucają. Dobra, wiecie co? Nie będę tutaj z nimi rywalizował w żaden sposób, bo jeszcze przegram. Okej. Okay. Jak co? Niech sobie wchodzą na tą górę. Ja wolę tutaj na bombardmencie troszeczkę się napocić i pozbierać te
monety. Mega dziwnie się steruje tą postacią, wiecie? Jakoś tak nielogicznie, nielogicznie. Dobra. Które to jest miejsce? 14. Nie wiem, to chyba wystarczy tyle, żeby przejść do następnej rundy, co? Dobra, skoczmy sobie jeszcze tutaj tylko. Hop. 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 Panie Mikołaju, odejdź pan! No kurde, bo mi ukradniesz moje monety. Spadamy na dół. Trampolina. Pyk, pyk, pyk. 10. miejsce. 9. Nie no, idzie dobrze. Idzie dobrze jak coś. Hop. I do góry, let's go! Dalej, dalej, śmigło Farela. Hop. I szczupaczek. Nie no, fajna. Fajna jest ta mapka, fajna jest ta postać. Będziemy mieli po tej rundzie 4. miejsce. A może i troszeczkę wyżej jeszcze. Czy można na tym stanąć? Można, ale czad. Dobra, drugi. Tak, dobrze, w takim razie kręcimy po raz kolejny kołem i odblokowujemy kolejne nowe skinki. Uwaga. Kręcenie się na głowę, niech będzie. Smutna emotka, nie wiem czy przypadkiem jej jeszcze nie miałem odblokowanej. O, o, jest tak, banana surfer. No kurczę, prawie się udało. Ja bym chciał przetestować tego banana surfera. O, tak jest. Mamy to Orbit, moi kochani. Najlepszy skin chyba tej aktualizacji to jest. Będzie rywalizował z Dark Angelem, ale za chwileczkę się sami przekonamy, co jest lepsze, jak oczywiście nim zagramy. Wy możecie też za chwileczkę ocenić w komentarzu, który z tych trzech skinów coś specjalnego wam się najbardziej podoba. Kolejne kroki. I kolejne kroki. No dobra, to chyba koniec. A, jeszcze kręcimy, dobra. Nie mamy tylko Bananmana. Tak, nowym skinem jest coś specjalnego. Orbit. Więc od razu wchodzimy w legendy. Dajcie znać, który według was jest najlepszy. Fly Kevin, Dark Angel ze skrzydłami takimi wielkimi, czy Orbit. Jest to żywcem zerżnięty skin z Fortnite'a, skin Galaxy. I powiem wam szczerze, że wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Mi się podoba opór. Sprawdźmy, czy możemy zmienić kolor orbity. No niestety nie możemy, jak to w przypadku skinów, które są coś specjalnego. Popatrzmy emotki, jak wyglądają. Kurczaka jak tańczy. Mega fajny. Przyłożenie, pow! Tak jest. I kręcenie się na głowie. Zobaczcie, jak się kręci na orbicie. Mega fajny skinek. Do niego jakie byśmy wzięli kroki? Może te motylki byśmy wzięli. Bierzemy i lecimy z tematem. Dobrze, mamy po raz kolejny nową mapę. I tak jak się zastanawiam, to możemy sobie na przykład pójść na tą górę. Obadać, o kurde. Obadać, moi drodzy, jak w łatwy sposób wejść na tą górę, żeby nie dać się na przykład zepchać i tak dalej, nie? Spójrzcie, ten skin cały czas lata nad ziemią. Tak, aha! Jeszcze dostałem kulą, XD. Spróbujmy od tej trampoliny się odbić i wlecieć na górę. Puh! Uwaga! No nie doleciałem, a nie wiem, czy przypadkiem to nie jest najłatwiejsza właśnie droga, żeby tędy wejść, bo tam tymi schodami jest mega ciężko. Dobra, walimy na szczupca. I co jest? Widzieliście to? Zbugowało się! Jeszcze raz! Hop! No aha! Czemu teraz jest odwrócone w tą stronę? Ja chcę w tamtą skakać. Widzicie to? Trampolina nam się obróciła w drugą mańkę, czy tak była? A nie, ona cały czas tak była. Dobra, to ja po prostu borowikiem jestem, widzowie. Tak, ja myślałem, że tak można zrobić i doskoczyć. No nie można, niestety. Jeszcze raz, odbijmy się. Jak skaczemy na szczupaka, to co, wpadamy pod mapę? A nie, teraz się udało, teraz się udało. Okej. No to teraz sobie sprawdźmy. Aha, aha, to sobie sprawdziłem. Sprawdźmy sobie, czy jesteśmy w stanie doskoczyć tam na statek. Mamy 45 sekund na to, więc jest szansa, że nam się uda. A, bo ta wybija do przodu, tak. Dobra. I lecimy. Patrzcie na to, moi drodzy. Rozpędzony. Hop! I... Puu! Co jest? Co jest? Czemu się nie udało? I nie wiem dlaczego. Jakiś taki miałem dziwny dźwięk przed chwilą. Słyszeliście to? Jakby jakiejś specjalnej monety, czy coś takiego? To nie był dźwięk normalny. Nie da rady doskoczyć do tego.
A szkoda, a czy z tej kładki, jakbyśmy chcieli zmienić strategię i wskoczyć na drugą wyspę? No jest ciężko, ale fajnie, bo jak dotkniemy tej wyspy, to już zaczyna nas na niej respić. Okej. Ciekawostka. Ja orbita oczywiście oceniam 10 na 10 i mieści się w lobby. W przypadku Dark Angela, no niestety był za szeroki. Teraz, moi drodzy, brakuje nam tak naprawdę tylko jeszcze jednego skina. Banan Surfera oraz DJ Jet jeszcze nie był grany. Jak widzicie, ten skin też lata. I weźmy sobie go i zobaczmy, czy możemy zmienić kolor. No nie możemy. Ten skin jest fajny, ale szkoda, że faktycznie nie ma tej edycji zmiany koloru. Ktoś z was mnie zapytał, Farel, co jest w tym kole. W tym kole, jak widzicie, mamy różne jeszcze tutaj... Flaga Polski jest! Co jest? Kręcimy! Nie wiedziałem, że tam są flagi. I mamy od razu banana mana! Super! Banan Surfer już jest odblokowany. Teraz odblokujmy jeszcze tylko flagę Polski i w ogóle będzie... Wuja Farel na wakacjach będzie latał po tej mapie. No dawaj, dawaj, tak, stój. Mamy to, Poland. Jest, moi drodzy państwo. Ale to będzie czadowe. No co tu jeszcze możemy trafić? Jakieś kroki tam widziałem, ha, ha, ha. Te sprawy. Za chwileczkę zobaczymy. Bye, bye, ha, ha. I taka emotka, to jest chyba to. Coś takiego. I czy będzie? Niestety nie. No dawajcie, dawajta, dawajta. Coś specjalnego, latający skinek, okej. I bye bye. No niestety legenda. Ja nawet nie wiem, jakiego farta trzeba było mieć, żeby od razu przy pierwszym kręceniu trafić Polskę i legendarnego Banan Surfera. Coś pięknego, moi drodzy państwo. Jak ja od razu Banan Surfera ubieram, tak on wygląda, spójrzcie na to, to jest jeszcze ten banan na koszulce, nie mam pytań, te okulary, ten kapelutek, no to jest po prostu coś pięknego. Wybieramy sobie jeszcze oczywiście kolor skóry, tutaj się mocno opalił nam, albo tu się mocno opalił na raczka. No, żółty też do niego pasuje, zielony też, nie no, ubierzmy taką, o, taki opalony, przyciemniony, ciemny kolor skóry, do tego jakąś jeszcze fajną emoteczkę na głowie jak się kręci, aha, patrzcie, zdejmuje deskę. Myślałem, że będzie się deska kręciła. Tu możemy zrobić falę. I mamy jeszcze tak, patrzcie, flaga Polski! To jest to! Przecież to będzie coś pięknego. Teraz już będę wiedział, kto jest z Polski. Mamy tutaj jeszcze oczywiście Indie, no i też inne kraje. Fajnie, że twórcy gry zadbali o Polskę. Więc, moi drodzy państwo, lecimy teraz Banan Surferem. Cały challenge. Postaramy się zebrać wszystkie monety i wygrać z botami. Zobaczymy generalnie, jak to będzie wyglądało pod koniec, bo wiadomo, co rundę zmniejsza nam się ilość osób na mapie. I czy faktycznie wtedy dzięki temu będziemy zbierali więcej monet? Prawdopodobnie tak. Może umówmy się, że za każdym razem będę podbijał tylko jakby jeden biom. Pyk. Wow, wow, wow! No to nieźle, podbijam. Stój, bo mnie chciał zrzucić kam. Dobra. Ta flaga jest przepiękna Polski za mną. No nie mam pytań. Coś wspaniałego. Zarąbiście zadbali o takie szczegóły. To teraz w turniejach będziemy widzieli, kto jest Polaczek, kto nie. Na kogo się fokusować, komu sprzedać bombeczkę w oko. Wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj zbieramy sobie środeczek na spokojnie. Na wulkanie jest dużo osób jest, a chciałem wulkan podbijać. Pyk. 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 Ale nawet wyczułem sekwencję, ani razu mnie kolce jeszcze nie uderzyły. Mam trampolinę. Hopsa. Hop, hop. Nie dałem się, kurczę, ukuć. Cyk. Cyk, jestem drugi jak coś. To jaki bot tak szybko zbiera monety? Ej, to jest niesamowite, że naprawdę oni są tacy szybcy. Hop. Dobra, będę pierwszy teraz. Cyk. 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 Jestem numerem jeden, tak jest. I o to chodzi. 54 sekundy jeszcze, naprawdę jest sporo czasu na ten tryb. Zobaczymy, ile uda mi się wykręcić takiego maksa, bo jeszcze w sumie powiem szczerze, że nie próbowałem wykręcić tutaj maksa. Aj, patrz! Pokradli, wzięli mi monety, no. Najgorzej. Wypad, 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 ziomeczek. 41.
Okej. 46. 50 zaraz będzie. 50! Woohoo! Tak jest! Let's go! Fajnie wybija ta trampolina. Mega się jaram, że wymyślili takie launchpady. To bardziej crash pad taki. A to jest też tak samo identycznie zapożyczone z Fortnite'a. Tak samo wyglądały. 57. Ciekawe, jaki będzie rekord Polski w wykręceniu... zbieraniu monet oczywiście, nie? Ja, moi drodzy państwo, wykręciłem aktualnie na tą rundę 66. No zobaczymy, czy to pobijemy w następnej rundzie. Prawdopodobnie tak. Okej, kilka osób odpadło. Lecimy z drugą rundą. A wy, moi kochani, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Stumble Guys. No i strzelcie łapkę w górę, jak wam się podoba ta mapa. Let's go! Zaczynamy na bombardmencie. Te bomby mi się wydają, że... Mi się wydaje, że za późno wybuchają. Woohoo! Oła! Ale się teraz wpakowałem idealnie w kolce. Trzeba to zrozumieć. Jeżeli wyskakują u góry kolce, to gdzie później wyskoczą? Góra kolce, to później gdzie wyskakują? Dół, okej. Okay. Czyli to idzie, teraz będzie na środku. Tak, teraz jest środek. Te kolce cały czas podróżują do góry. Okej. Okay. Ej, to jest łatwe do skumania, patrzcie. Teraz będzie dół. Tak jest. I teraz sobie zeskakujesz na dół, zbierasz monety, bo kolce są wyżej. Dobra, to jest easy, moi drodzy. Sekwencję tylko trzeba zrozumieć. Jest git, teraz będzie dół. Tak jest. Wypad, wypad moich monet, bo teraz tu będzie, tak. Teraz jest sama góra. Okej. Okay. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie może grać w Stumble Guys. Okej. Okay. Teraz będzie... Aha, fajnie się wpakowałem. Już mam 41 w samej piramidzie, nie? Więc tu jest grubo, powiem wam szczerze. Mamy jeszcze 45 sekund. Okej. Okay. Teraz będzie dół. Uciekam. Ach! Jednak się nie odbiłem. Dobra, jest gitara. Piramida jest fajna, dlatego że jest mała. I tutaj szybko się rotuje. Okej, okay, pozabierałem mu. Hopsa. Hop, hop. Mamy już 66 do pobicia było, nie? 30 sekund do końca. Oddaj monetę, chamie! Teraz będzie tutaj, na drugim. Czy dolne kolce są też sekwencją? Czekajcie. Czy dolne kolce wyskakują za każdym razem? Teraz dolne kolce wyskoczyły. A nie, one mają inną sekwencję. Okej. Okay. One idą na zmianę. Falowo jakby tak, nie? 72, 74, 5. Dobra, 76. No, o 10 więcej. No i teraz będziemy mieli finał i zobaczymy, jak pójdzie nam w finale. No ja bym się sfokusował tym razem chyba na wulkan. Zobaczymy, ile uda nam się na wulkanie zdobyć monet. Bo bombardment ma jeszcze u góry, nie? Pięterko. Tam raczej nie będziemy chodzić. Bo jest za duży. A tutaj mamy, kurczę, lawę. No jestem właśnie ciekawy, jak to rozegrać, żeby było dobrze. Cyk. Cyk. O! No, powiem wam tak. Tutaj tak łatwo nie jest. Chłopa, zepchałem! I co, jestem trzeci? 120 sekund? Tutaj nie ma, moi drodzy państwo, monet. To chyba stąd trzeba spylać. Chyba najlepszym najlepszym spotem do farmienia monet chyba będzie piramida. Z tego, co widzę. Tylko trzeba pilnować sekwencji. Niby najbardziej niebezpieczna. Teraz będzie dół. Tak, jest dół. Teraz będzie drugie piętro, na którym chodzę. Więc trochę tak ryzykuję sobie. Pyk. Teraz sama góra. Hop. Albo po prostu, wiecie co? Jakby ilość monet się zmniejszyła? Jak jest finał? Nie wiem, czy jest to od tego zależne. Albo one po prostu co chwilę pojawia ich się coraz więcej. Odejdź! To są moje monetki, wariacik. Jestem cały czas na drugim miejscu. XD, jakim cudem, moi drodzy państwo. To jest niesamowite, żeby to przegrać. 120 sekund jeszcze, są 2 minuty. No kurde! Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie wiem, czy przypadkiem na bombardment nie iść, bo tam będzie lepiej. Lepiej, szybciej, łatwiej. Tutaj trzeba od razu swój lot na trampolinie skracać, żeby szybciutko wylądować, bo to nie ma czasu.
Okej. Dobra. 50 monet i nie jestem pierwszy? Bo straciłem za dużo, moi drodzy, na wulkanie na początku. Więc pamiętajcie, na wulkan nie chodźcie. No chyba, że będzie wolny, nie? Tutaj zdecydowanie więcej monet można chyba nafarmić. No patrz, chodzi mi tu jakiś wariacik i mi wszystko kroi. Nie wierzę, że ja to przegram. 59, 60, 61, 62, 63. Mhm. 64. Gdybym wiedział, który jest MVP i kto ma najwięcej. O! Jakąś monetę zdobyłem, widzieliście? Ulepszoną monetę zdobyłem i też nie wyszedłem na pierwsze miejsce. Ona mi dodała troszeczkę. Jest! Pierwsze miejsce, 80 monet. Dobra, ten chłop przede mną zbiera wszystko. Ja z nim rywalizuję. Muszę go zajść mu drogę. Za każdym razem. Dobra. 82, 4. Oddawaj monety, chamie. Dobra, 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 dobra. Nie da się Farel wywrócić. On musi na bomby wpaść. 91. Czemu mam cały czas 120 sekund? Czy wy to widzicie? Halo? Moi drodzy. Halo? Czekajcie, ja nie zwróciłem uwagi na to, że czas stoi w miejscu w finale. Czy wy to widzicie? Ja tu mogę tak biegać do końca dnia jeden dzień dłużej. XD. Coś się zbugowało. Ale uważam, że oficjalnie jestem zwycięzcą. Jeżeli wytrwaliście do końca tego filmu, napiszcie wuja Farel na bananie. Śmiga sobie po ekranie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!